Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dziś króciutko opowiem o totemach zwierzęcych, a dokładniej o magicznej i symbolicznej mocy piór oraz ptaków. Wachlarz, czy też miotełka do oczyszczania aury, to pierwsze zagadnienie, jakie poruszę, ponieważ są to jedne z najważniejszych narzędzi szamana, służących zarówno do oczyszczania, jak i omiatania. Poprzez dym wydmuchuje się ducha, a wachlarzem wymiata się na zewnątrz negatywną energię. Najczęściej są wykonane z piór, rzadziej z całego skrzydła. Niekiedy używa się także pojedynczych piór. Bażant, moi drodzy, najczęściej kojarzony jest z energią miłości w rodzinie i seksualności. Zwłaszcza pióra na ogonie uczą, jak stworzyć romantyczny nastrój poprzez zastosowanie ciepłych barw. Gęś, święty ptak w starożytnej świątyni Junony. W indiańskim kręgu szamańskim jest zwierzęcym totemem przesilenia. Jest także symbolem pobudzenia dziecięcej ekspresji. Jako sprzymierzeniec wspomaga także komunikowanie się. Jastrząb natomiast jest zarówno posłańcem powietrznym, obrońcą, jak i wizjonerem. Symboliczne znaczenie mają także jego zdolności łowieckie, wzrok czy imponujący lot. Kaczka natomiast jest kojarzona z wodą, przez co z energią żeńską oraz stanami emocjonalnymi. W związku z czym przypominają nam kaczki o pielęgnowaniu swojej emocjonalnej natury. Często zwracają nam uwagę na brak swobody w kontaktach z otaczającymi nas ludźmi i o potrzebie odnalezienia komfortu psychicznego w swoim żywiole czy wśród ludzi podobnych do nas. Koliber, moi drodzy, powiązany z uczuciem radości we wszystkim, co robimy, potrafi poruszać skrzydłami na wzór liczby 8, znaku nieskończoności lub powiązanej z tą liczbą prawem przyczyny i skutku. Istnieje 300 gatunków tych ptaków, a 300 to liczba przypisana do hebrajskiej litery Shin, która ma związek z relacjami ogniem, z przeszłością i przyszłością. Koliber pomaga odnaleźć radość i słodycz w każdej sytuacji. Kruk, kochani, to ptak narodzin i śmierci, mistycyzmu i magii. Na wschodzie, ze względu na swoją naturę padlinożercy, uważany jest za nieczystego ptaka. Według wierzeń w duchu kruka łączy się duch człowieka i duch zwierzęcia w jedność. Łabędź, kochani, to jeden z najstarszych i najpotężniejszych totemów. Odzwierciedla to nawet angielska nazwa swan. Jedna z najstarszych angielskich nazw, zachowana w niezmiennej formie od czasów anglosaskich. Całkowicie białe upierzenie czyni je symbolem słońca. Czarne łabędzie to symbol nocy i czegoś rzadkiego. Łabędź uczy nas odnajdywania piękna swojego wnętrza i okazywania go na zewnątrz. Kiedy opanujemy tę sztukę, zaczniemy jak magnes przyciągać do siebie ludzi. Łabędź odzwierciedla także długowieczność. Kolejnym niezwykłym ptakiem, jaki omówię, jest orzeł, ponieważ według wierzeń wskazał on Aztekom miejsce osiedlenia się. Otóż mieli oni wybudować swoje miasto w miejscu, gdzie zobaczą orła siedzącego na kaktusie i jedzącego węża. Dziś jest to teren Meksyku. U Greków poświęcony był Zeusowi. Sumerowie czcili boga orła. Dla Rzymian był utożsamiany z Jowiszem i pełnił rolę potężnego godła. Dla Egipcjan oznacza samogłoskę A i jest symbolem duszy, ducha i ciepła życia. We wczesnym chrześcijaństwie symbolizuje zmartwychwstanie. Indiański ptak grom przedstawiany jest jako orzeł. Był to potężny duch panujący nad piorunami i deszczem,
karą i nagrodą. Indianie kochani łączyli go ze słońcem i przypisywali jemu wszystkie słoneczne energie. Jego pióra wykorzystywane są podczas potężnych ceremonii oczyszczania aury czy do przekształcania się. Ostatnim ptakiem, jaki omówię, jest sowa, symbol energii żeńskiej, księżyca oraz nocy. W jednych wierzeniach jest utożsamiana z mocą uzdrawiania, czczona jako bożek, w innych nienawidzona jako wcielenie diabła. Od dawna kojarzona jest z magią, mrokiem, przepowiedniami oraz mądrością. W Grecji przypisywana Atenie dla plemienia Paunisów jest symbolem ochronnym, a dla Indian Pueblo utożsamiana była z człowiekiem szkieletorem.